Lubię moją pracę. Dużą satysfakcję daje mi obserwowanie jej efektów, tego jak moje klientki zmieniają się w wyniku zabiegów, jak stają się piękniejsze. Ale ważną częścią jest sam kontakt z drugim człowiekiem. Poświęcam moim klientkom zawsze 100% mojej uwagi. Kiedy na przykład klientka ma nałożoną maseczkę, to nie robią sobie 15 minut przerwy. Wykorzystuję ten czas, by zrobić masaż dłoni lub inny drobny zabieg. Bardzo ważny jest dotyk. Trzeba umieć wsłuchać się w drugą osobę, wyczuć, czego potrzebuje. Każda klientka jest inna, każdy człowiek ma swoje nastroje. Trzeba umieć je uszanować i się do nich dostroić. Dbam o to, by moje klientki były w pełni świadome wszystkich aspektów związanych z każdym zabiegiem. Dlatego dużo mówię o tym, co robię, słucham też uważnie tego, co mówią one. Prowadzę dokładny rejestr wszystkich zabiegów, więc nawet jeśli klientka mówi o czymś, co robiłyśmy kilka miesięcy wcześniej, łatwo jest to powtórzyć lub wprowadzić zmiany. Jest dziedzina, o której w trakcie zabiegów nie mówią zbyt dużo, bo na wszystko nie starcza czasu. To bezpieczeństwo i higiena. Chciałabym, aby klientki były świadome również i w tym względzie. Dlatego powiem o tym parę słów. Salon, w którym pracuję, jest doskonale wyposażony i spełnia najwyższe standardy higieny. To bardzo ułatwia mi pracę. Ale nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi wyuczonych umiejętności i przestrzegania procedur. To ja odpowiadam za bezpieczeństwo moich klientek. Dlatego osobiście muszę wszystkiego dopilnować. Szczególnie muszę uważać przy wszystkich zabiegach, przy których może dojść do kontaktu z krwią. Czyli mówiąc fachowo, przy zabiegach, przy których występuje ryzyko przerwania ciągłości tkanek. Dlaczego? Ponieważ kontakt z krwią niesie ze sobą ryzyko zakażenia bardzo groźnymi wirusami, takimi jak HBV, HCV i HIV. Każdy z nich może skutkować ciężką chorobą lub nawet śmiercią. Chcę jednak zwrócić szczególną uwagę na HCV. Nie ma na niego szczepionki i zakażenie nim najczęściej nie powoduje objawów, nawet przez wiele lat. A to sprawia, że 80% zakażonych osób w Polsce nie wie, że ma go w swojej krwi. A tych osób jest w naszym kraju około 200 tysięcy. Dlatego każdą klientkę przychodzącą do naszego salonu muszą traktować jak potencjalnie zakażoną i stosować te wszystkie środki bezpieczeństwa, by zakażenie nie przeniosło się na inne osoby. Ryzyko przerwania ciągłości tkanek występuje przy większej ilości zabiegów niż się powszechnie uważa. Manikir, pedikir, mikrodermabrazja – w tych przypadkach jest to oczywiste. Ale do kontaktu z krwią dochodzi czasem też przy depilacji czy peelingu, nawet jeśli nie widać tego gołym okiem. Dlatego bardzo ważne jest, by takie zabiegi wykonywać przy użyciu sterylnych narzędzi, by przed i po każdym zabiegu myć i dezynfekować ręce, by używać odzieży ochronnej i rękawiczek, by każdorazowo dezynfekować bezpośrednie otoczenie klienta oraz dbać o czystość i porządek w całym gabinecie. Na to wszystko składa się wiele szczegółowych procedur, które trzeba znać i których trzeba przestrzegać. Uczono mnie ich w szkole kosmetycznej, ale tę wiedzę dobrze jest odświeżać i uzupełniać. Dlatego wzięłam udział w zorganizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, szkoleniu na temat zapobiegania zakażeniom w pozamedycznych gabinetach usługowych. Zdałam test i uzyskałam certyfikat. Mam nadzieję, że wzrośnie świadomość na temat zasad bezpieczeństwa i higieny w salonach kosmetycznych, zarówno u osób wykonujących zawód taki jak mój, jak i u klientów. Jesteśmy po to, by pomagać innym. Sprawiać, by byli piękniejsi, bardziej zrelaksowani, by ich skóra była zdrowsza. To jest możliwe tylko w bezpiecznych i higienicznych warunkach.